Właśnie te imiona, o tym jeszcze będziemy mówili. Przedtem jednak chciałbym, abyśmy byli świadomi, że dzisiaj wchodzimy w sam tekst księgi proroka Daniela. Dzisiaj już nie będziemy mówili o tych materiałach pomocniczych, wprowadzających, wyrównujących naszą wiedzę w stosunku do wiedzy tych, którzy brali udział w wydarzeniach. Naszą świadomość przynajmniej próbujemy dostroić do tej, która była świadomością pełną u proroka Daniela i u tych młodzieńców, którzy tutaj zostali z imienia wymienieni. Tak jak wyczytaliśmy już wcześniej z zapisów historycznych ksiąg biblijnych, a również z proroctw Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, pamiętamy treść naszych poprzednich dwóch spotkań, Bóg miłuje każdego człowieka. Bóg chociaż wybrał sobie naród izraelski jako szczególny naród do szczególnych zadań, to nie znaczy, że wybrał sobie naród izraelski do zbawienia i nikogo więcej. Izrael miał być misjonarzem dla innych narodów. Inne narody za pośrednictwem doświadczenia, które z Bogiem przeżyje ten lud wyprowadzony z niewoli egipskiej, miały nabierać świadomości i przekonywać się, że Bóg z każdej niewoli może wyprowadzić każdy naród i każdego pojedynczego człowieka. Babilon. Babilon to szczególne miasto. Jest to jedno z najstarszych miast, które już nie istnieje dzisiaj, ale które było założone około 2200 lat przed Chrystusem, krótko po potopie. Zapewne świadomi jesteśmy, że założycielem Babilonu był Nemrod. A Nemrod był prawnukiem Noego. Bo Noe miał syna Ham, jego pierworodnym Hama był Kusz, pierworodnym Kusza był... gdzie jest moja ściąga? Tak, potrzebuję ściągę. Pierworodnym Kusza już był Nemrod. Zdawało mi się, że jeszcze ktoś między nimi był i szukałem w pamięci. A więc popatrzmy, mamy prawnuka Noego, tego, którego Bóg uratował w arce, to jest Nemrod, już jego dziadek, Ham, dziadek Nemroda, już się zachował nie tak, jak powinien się zachować po potopie. Później syn jego, pierworodny Kusz, uczył się od ojca, a gdy dochodzimy do Nemroda, w pierwszej księdze Mojżeszowej, czyli w Księdze Rodzaju, w 10 rozdziale dowiadujemy się, że jest to bardzo operatywny, to jest taki do tańca i do różańca człowiek, i myśliwy, i budowniczy, radzi sobie absolutnie. I jako jedno z pierwszych miast, które buduje, to jest Babilon. Tam, gdzie była wzniesiona wieża Babel. To jest dzieło prawnuka Noego. Nie zapomnijmy, jak bliskie więzi istniały między budowniczymi wieży Babel i tym, którego Bóg z potopu uratował. I nieraz myślimy, że gdy ktoś występuje przeciwko Bogu, to go trzeba zaraz zgnieść albo zmieść. Nie. Bóg będzie robił wszystko, aby pomóc potomkom Nemroda. Nieco na temat historii Babilonu troszeczkę później się zastanowimy, ale dlaczego o tym wszystkim powiedziałem? Bóg czekał wieki, długie wieki i szukał sposobności dotarcia do tych, którzy przyjęli miano już Babilończyków. Bóg kocha Babilończyków tak jak Izraelitów. Dokładnie tak samo. Izraelici więcej wiedzą, mają większą odpowiedzialność. Izraelici mają pomóc Babilończykom, ale nie zanosiło się na to. Bóg ich nie zmuszał do tego, ale gdy Izraelici
w pełni świadomi jako lud przymierza. Musieli być troszeczkę doprowadzeni do stanu trzeźwości duchowej, to Bóg wykorzysta w tej sytuacji Babilończyków, aby byli biczem na Izraelitów, a Izraelitów, aby wreszcie poszli do Babilonu i stali się tam misjonarzami. Bo Bóg jednakowo ceni i miłuje każdego człowieka. Mamy na ekranie tutaj Zatokę Perską, Eufrat i Tygrys. Na południe ta rzeka, bo one się łączą, jak jest 150 kilometrów od ujścia wód do Zatoki Perskiej, od północnej strony, aczkolwiek w kierunku północno-zachodnim, płynie Tygrys, natomiast Eufrat tutaj na dole. Tu jest potężna nizina, świetnie nawodniona, od Zatoki Perskiej aż do Aleppo dzisiejszego w Turcji. Rozciąga się ten teren, szczególnie tutaj w tym górnym, w tym dolnym nurcie, nazwany Mezopotamią. Tam różne kraje, różne osiedliły się i Sumeryci, i Akadyjczycy, i Elamici, i Babilończycy, ale to wszystko jest Mezopotamia. To jest przestrzeń około 1000 kilometrów od Zatoki Perskiej aż do Aleppo. Dokładnie dzisiaj samochodem to jest 850 chyba 6 kilometrów. Wtedy te drogi inaczej prowadziły. Tutaj te rozgrywały się te wszystkie rzeczy związane z historiami biblijnymi. Babilon, który opisany jest w księdze Daniela i u proroków, to jest ten Babilon, którego ruiny odnaleziono koniec XIX wieku, początek XX wieku, odrestaurowano, zrekonstruowano, istnieją również i elektroniczne, komputerowe rekonstrukcje tego miasta. Tak, to już dzieło malarza, wyobrażano sobie wieżę Babel, która na tym terenie, ale to daleko, daleko wcześniej, bo czasy Daniela to jest VI wiek przed naszą erą, a tam to było 2200 lat. A więc ile minęło? 16 wieków, prawda? Pomiędzy Nemrodem i założeniem wieży Babel, zbudowaniem wieży Babel, a Babilonem czasów Nebopolasara, Nebukadnezara, tam gdzie Daniel i jego przyjaciele się znaleźli. Na tych mniej więcej terenach znajdują się takie bardzo ciekawe pozostałości z czasów starożytnych. Na tym wzgórzu jest wieża zbudowana z cegły wypalanej na słońcu. Tak budowano wtedy. Jeżeli Egipcjanie budowali z kamienia, to właśnie tutaj wszyscy w tej dolinie Mezopotamii mieli dość wody, mieli dość ziemi żyznej i iłu, i gleb różnego rodzaju, aby wytwarzać cegły i z nich budować potężne miasta. Ta wieża, niektórzy zakładali, że to jest pozostałość wieży Babel z czasów Nemroda. Wierzchołek tej wieży wygląda tak jak na tym małym obrazku u góry. Kolorystyka tu jest troszeczkę nie taka. Normalnie to zdjęcie wygląda jak gdyby ten szczyt tej wieży, bo to jest ujęcie tego szczytu, był poddany pod działanie bardzo wysokich temperatur. Ta cegła jest niebieska, granatowa, niemal od wyładowań jakichś. Niektórzy mówią piorunów. Niektórzy mówią, to jak Pan stąpił, to zniszczył i tyle z tego pozostało. Chyba te domysły
Nie zawsze one są akuratne, ale na tamtym terenie zdarzają się częste burze i jeżeli taki komin tam stał, nie dziwmy się, że te wyładowania atmosferyczne spowodowały wysoką temperaturę, która stopiła czubek tej wieży. Gdy popatrzymy na historię Babilonu, a więc Nemrod, to jest około 2200 lat przed naszą erą, prawnuk Noego, z rodu Hama, budowniczy Niniwy, Kalach, wieży Babel. Niniwa była dalej w Mezopotamii, ale już tam bliżej północnego zachodu i była stolicą Asyrii. Później notujemy taki upadek, to znaczy tam ciągle coś się działo, tam byli panujący, tam walki były toczone, ale świetność swoją notuje Babilon za czasów Hammurabiego, wielkiego prawodawcy. Był to szósty sławny władca i prawodawca Babilonu, słynny kodeks Hammurabiego. Niektórzy mówią, że Mojżesz nawet pisząc prawo wzorował się na kodeksie Hammurabiego, bo Mojżesz jakieś 300 lat potem dopiero zaistniał w historii świata. Jednak dokładne przeczytanie i jednego, i drugiego prawa ukazuje pewne podobieństwa. Zasady moralności są te same, ale to tylko świadczy, że Bóg działał poprzez tamtych władców i coś w nich dobrego pozostawało. Ale daleko kodeksowi Hammurabiego do tego, co znajdujemy w Piśmie Świętym. To tak jak gdyby ktoś, a zresztą nie będę tracił czasu na porównania. Nebopolasar to jest kolejny wielki władca, ale już Babilon posunął się w historii o jakieś 1000 mniej więcej lat od czasów Hammurabiego, jak zauważamy. Nebopolasar był twórcą monarchii neobabilońskiej. Tutaj już dynastia została ustanowiona i kolejni synowie przejmowali władzę. Synem Nebopolasara był Nebukadnezar, który poprzednio, za czasów życia ojca, był naczelnym dowódcą wojsk babilońskich. Twórca potęgi neobabilońskiej. O ile tamten jest twórcą monarchii i dynastii, to ten potęgi, ten rozbudował Babilon do świetności. Ostatnim panującym, według źródeł historycznych znanych w historii do początków XX wieku naszej ery, był Nabonid. Biblia mówi, że Balsazar był ostatnim panującym w Babilonie. I ten spór istniał przez wieki, prawie dwa tysiąclecia. Kto ma rację? No historycy. Ludzie, którzy wierzą Pismu Świętemu, utrzymywali, Bóg wie lepiej. Skoro Bóg tak podał, powiedzieli, jaki to Bóg? Gdyby był Bogiem, to by wiedział, że tak nie było. Ten Daniel się pomylił. Myśmy mówili o tej dyskusji wokół czasu napisania Księgi Daniela i autorstwa. Zobaczymy, jak to było naprawdę, ale to dopiero, gdy dojdziemy do schyłku Imperium Neobabilońskiego, gdy ostatni panujący tam był. Dojdziemy do piątego rozdziału i tam sprawa nam się rozświetli całkowicie. Znaleziono pod koniec XIX wieku, ale rozczytano dopiero w 1921 albo 1923 roku. Rozczytano cylindry i tabliczki gliniane z czasów Nabonida. Są one zaskakujące i absolutnie stoją na stanowisku treści, które zawarł Daniel w swojej księdze. A tu mamy Hammurabiego, taką stelę. Jego kodeks w zarysach tutaj wyryty na tym postumencie. Tak sobie ktoś z historyków wyobrażał Nebukadnezara,
tego hetmana wojsk Nebopolasara, swojego ojca, a później tego, który zastąpił go na tronie. Tak Nebukadnezar rozbudował Babilon. Babilon był jednym z cudów świata. Przepięknie i strategicznie obudowany. Miał wewnętrzne obwarowania kompleksu pałacowego i świątynnego. To jest ten mur. Wody Eufratu po przekątnej przepływały przez Babilon. Napełniały fosy, tak że można się było bronić w naturalny sposób. Babilon był nie do zdobycia. Później Nebukadnezar zadbał o to, aby Babilonu nie dało się wziąć głodem, bo najpotężniejsze miasta otwierały swoje mury, gdy im głód dokuczył. Wobec tego obudował teren obok, już nie pamiętam, ale kilku kilometrów. I to był teren agrarny. Oni mieli własne pola uprawne. To tak jak Warszawa miała swoich, nazywano ich badylarzami, tutaj aż po otrębusy. Wszędzie pełno było tych, którzy zaopatrywali całą Warszawę, a nieraz i część kraju naszego. Babilon miał takie zaopatrzenie. Babilon miał jeszcze trzeci mur, który go ogradzał. Wiszące ogrody. Nie wiem, czy byliście ostatnimi laty na Uniwersytecie Warszawskim. Widzieliście tę próbę wiszących ogrodów, które tam z tyłu są wokół biblioteki urządzone. Mniej więcej tak wyglądały. Nebukadnezar tak cudownie urządził swoje miasto. Jeżeli chodzi o wieżę Babel i o tę wieżę, której szczątki, fundamenty przetrwały w Babilonie, to jest fundament o boku 90 metrów. A więc inżynierowie wyliczyli, skoro taką mamy podstawę i taką grubość tej płyty i fundamentów, jak wysoka miała być ta wieża, to również stwierdzono, to już jest dla szperaczy, dla badaczy tych zjawisk, dla rozmiłowanych w historii tych, którzy między wierszami pewnych zapisów i kronik potrafią czytać, że ta wieża była podzielona na 7 poziomów. I to nie była wieża tylko, że tam wejdziemy i tam się schowamy. Nie, ona była poświęcona bóstwom, które już wtedy czczono. Najwyższy poziom zajmowała świątynia poświęcona Księżycowi. Później kolejne były Wenus, a więc widzimy planety. I każdy poziom był w innym kolorze. To było piękne, to było cudowne. To była chluba tych ludzi. A więc cóż wobec takiej świątyni, siedmiopoziomowej, dedykowanej wszystkim tym bóstwom, które wtedy były w randze, oznaczał jakiś jeden Bóg. A jeżeli on oznaczał, jeżeli on jest nawet wielki, no to my mamy, gdyby którykolwiek z nich zawiódł, to jeszcze sześciu zostało. Jesteśmy bezpieczni. Popatrzcie, czy my w życiu nie jesteśmy czasem tak obwarowani z każdej strony i czujemy się bezpieczni? I uważamy, że tu mamy znajomych i tam potrafimy załatwić i z tym się porozumie i jeszcze coś innego. Mnie bieda nic nie dokuczy. Jest wszystko w porządku, jestem bezpieczny. Pamiętajmy, że te nasze obwarowania, te właśnie nasze zabezpieczenia do żywa przypominają wieżę Babel. I my możemy być wierzącymi ludźmi, a być Babilończykami. Powinienem więcej na ten temat powiedzieć, by to wyjaśnić, ale tylko krótko powiem jeszcze jedno. My mówimy dopiero o Babilończykach, którzy zawojują Judę, ale później, gdy już dekrety wolnościowe wyszły
i Bóg wyprowadził lud z Babilonu, dał im wolność i wyszło 50 tysięcy ludzi. Zaczęli budować najpierw świątynię, później Jerozolimę. To nie było rzeczą łatwą spowodować, aby wyszli z tej niewoli, ale jeszcze o wiele trudniejszą było dla Boga wyprowadzić Babilon z serc tych ludzi. Terytorialnie oni byli już zupełnie gdzie indziej. Już byli w ojczyźnie mlekiem i miodem płynącej, ale oni w sobie mieli nadal Babilon. Wchodzimy w pierwszy rozdział tej księgi. Tak wyglądało państwo, czy mocarstwo, czy jak czasem słyszymy, imperium babilońskie, od Zatoki Perskiej aż tutaj do Aleppo, to jest właśnie tam u samej góry i później w dół aż do Zatoki Akawa, a więc cała Palestyna w posiadaniu, a Babilończycy mieli tylko jednego jeszcze wroga, Egipt, z którym do końca nigdy się nie uporali. Tutaj była Ziemia Święta. Tutaj mieszkał Izrael, tutaj była Jerozolima, tutaj była świątynia. Bardziej współczesna mapa tego samego terenu. A więc mamy tutaj Irak, Syrię, Liban, Jordanię i ten mały skraweczek to jest właśnie ziemia izraelska. No, wskaźnik już mi przestał działać. Pokazał się ten krążek czerwony. To jest ta ziemia izraelska. Jak to było przed niewolą babilońską w Izraelu? Taki rys, krótki rys historyczny. W Królestwie Judzkim było w sumie 20 królów i jeden namiestnik, 21 to był Gedaliasz. 13 królem był Hiskiasz, 16 był Jozjasz. Ten zielony kolor to jest pozytywne panowanie i pozytywny stosunek króla, a zarazem całego narodu do Boga. Tych dwóch królów, chociaż Hiskiasz miał cudowne całe życie, ale później z Bogiem targował, żeby mógł jeszcze trochę dłużej żyć. I to była plama na jego życiu. Tak końcówka, te 15 lat. Nieraz my domagamy się czegoś od Boga i wiemy, że to będzie służyło naszemu dobru, no bo kto lepiej wie jak ja, prawda? I Bóg nam to daje. Ja stwierdziłem, że nasze wszystkie modlitwy i prośby do Boga można w dwie kategorie ująć. Jedna kategoria to są nasze potrzeby, które przedstawiamy Bogu. I Bóg zawsze je zaspokaja. Nie zawsze tak, jak my chcemy i nie zawsze wtedy, kiedy my chcemy. Nie zawsze tymi sposobami, które my Mu podpowiadamy. Ale nasze potrzeby mamy zagwarantowane. Bóg nam je spełnia. Druga kategoria to nasze zachcianki. I my wiemy, jak bardzo nam to jest potrzebne. A Bóg wie, że nie. Tak Hiskiasz miał taką zachciankę. To nie była jego potrzeba. Bóg go podsumował i powiedział mu o jego pozytywnym stosunku. I powiedział, a teraz rozrządź to wszystko, co masz, napisz testament, pożegnaj się, błogosław tych, którzy pozostają. Ja chcę, abyś tak świetlanie zakończył swoje panowanie. Ale on miał zachciankę. Uważajmy, bo Bóg czasem zdarza się, że spełnia nasze zachcianki. Jeden z moich przyjaciół zwykł mówić, jeżeli chcesz do Boga należeć całkowicie i absolutnie Mu służyć, to Go proś o to i przygotowuj się na to. I bądź gotowy, że Bóg może nawet wysłuchać to, ale wtedy będzie Ci bardzo źle.
bo musisz zaprzeć samego siebie. A często brak chęci zaparcia samego siebie koncentruje się na naszych wołaniach do Boga, żeby to wszystko pozmieniał. A może powinniśmy prosić Boga o cierpliwość, o mądrość, o umiejętność zrozumienia Jego woli? Jak widzimy, wszystko chyliło się do upadku. Tak wyglądała końcówka historii. Od roku 711, bo wtedy właśnie Bóg wysłuchał tę modlitwę Hiskiasza. W dół Jozjasz poderwał naród i przez stosunkowo długi okres, od 639 do 609, czyli przez 30 lat, reformował i zreformował Izraela. Ale gdy zabrakło Jozjasza, wszyscy stwierdzili, że to był fanatyk i że nie należy iść w tym kierunku. Życie ma inne wartości. Trzeba sięgać po coś innego. I sięgnęli. Bóg zapowiadał tę sytuację. Bóg jest istotą wszechwiedzącą, przedwiedzącą. Zanim coś nastanie, On jest tego świadom i On ostrzegał. I przez proroka Izajasza, i to jest zarówno w księdze tego proroka, jak w księgach królewskich, powiedziane, że gdy Babilończycy przyjdą, to zabiorą dobra i młodzież najpierw do niewoli. Jeremiasz mówi o zniszczeniu kraju. Podaje imię Nebukadnezara i zaraz wlewa nadzieję. Mówi, nie martwcie się i poddajcie się. To trzeba przecierpieć. 70 lat, nie więcej, i skończy się niewola. Bądźcie gotowi na Boże prowadzenie. Nam się wydaje, że Bóg, jeżeli nas prowadzi, to tylko w górę i tylko tam, gdzie jest nam lepiej. Nie, nieraz wymagamy tego, aby było inaczej. Pamiętamy, jak Bóg prowadził tego młodszego syna ojca, któremu było strasznie smutno, że musi rozdzielić majątek i wypuścić tego młodszego, niedoświadczonego chłopaka z domu. Ale to było potrzebne. Bez tego ten chłopiec nigdy nie byłby kochającym synem i nigdy by nie rozumiał, że ojciec naprawdę go kocha. Tak jest w naszym życiu, gdy przechodzimy przez różne doświadczenia, jeżeli z Bogiem przechodzimy. Jeżeli nie moje pretensje, moje żale i bóle są najważniejsze, tylko staram się w ciszy i spokoju zrozumieć, Boże, pomóż mi pojąć, o co w tym wszystkim chodzi. Również prorok Ezechiel, jak i Jeremiasz. A więc Jeremiasz był w Judei, mówił to tym, którzy jeszcze ocaleli z najazdu pierwszego, ale w Ezechiel już był w Babilonie. I tamtym uprowadzonym już mówił, że ostatni król Judy zostanie uprowadzony do niewoli. I opisane nawet były sprawy dokładnie, jak to będzie, że będzie oślepiony, że przedtem jego cała rodzina będzie zgubiona na jego oczach. Po co to wszystko miało być? Skoro Bóg to zapowiedział, myśmy mówili o proroctwach Bożych, prawda? To było warunkowe proroctwo. Jeżeli król się nawróci, tak się nie stanie. Klucz miał człowiek, klucz miał król w rękach, klucz miał w rękach naród. Kwestia sabatu poruszona jest. Jeremiasz wyraźnie w tym 17 rozdziale mówi o warunkowości zachowania wolności dla Judejczyków. I 17 rozdział mówi, jeżeli będziecie mi posłuszni i nie będziecie zadawać gwałtu temu świętemu dniowi, to miasto i wy będziecie na wieki trwać. Ale jeżeli będzie inaczej, to ślad nie pozostanie po tym mieście. Kolejne proroctwo warunkowe. Ludzie to lekceważyli. I wreszcie ta wypowiedź Nebuzardana, którą już wcześniej czytaliśmy. Dowódca
wojsk Nebukadnezara bierze do niewoli i niszczy świątynię, i niszczy miasto, i króla oślepia i bierze do niewoli. I mówi do Jeremiasza, ty wiesz, dlaczego to wszystko się dzieje. Tak, Jeremiasz to dokładnie wiedział. On za to, że przekonywał swoich ziomków o potrzebie nawrócenia i poddania się królowi babilońskiemu. Ale możemy sobie wyobrazić, Judejczycy mają się pogańskiemu królowi podporządkować. Kim jest Jeremiasz? To jest sprzedawczyk, to jest kolaborant. Wrzucili go do błotnistej studni. Dobrze, że znalazł się jeden murzyn, który tam jakiś szmat nawiązał, opuścił i wyciągnął go stamtąd i ratując go od niechybnej śmierci. Jeżeli nie przez ugrzęźnięcie w tym błocie, to przez głód. Trzy kolejne najazdy na Judę. Pierwszy najazd, rok 605. Teksty mamy tutaj podane z Księgi Królewskiej Jeremiasza i Księgi Daniela. Tam będą małe różnice wynikające ze sposobu liczenia lat. W niektórych przypadkach lata liczone były w niektórych krajach od momentu objęcia tronu przez króla, a w innych przypadkach ten rok, w którym obejmował tron, to był tak zwany rok wstąpienia na tron, ale pierwszy pełny jego rok liczył się zgodnie z kalendarzem dopiero później. I tu będziemy między Jeremiaszem a Danielem mieli pewną różnicę jednego roku, bo jeden kalendarz uwzględnia ten rok wstąpienia na tron, drugi go nie uwzględnia. I jeszcze tutaj 605 rok. Tu chciałbym zwrócić uwagę, to nie był najazd Babilończyków wymierzony w Jerozolimę. Absolutnie. W roku 605 Nebukadnezar, który był naczelnym dowódcą wojsk swojego ojca Nebopolasara, toczył walkę z Egiptem pod Karkemisz, na północ od Palestyny. Rozgromił Egipcjan i pędził ich, zamierzając dotrzeć do Egiptu i tam zniszczyć Egipt, wziąć w posiadanie. W tym czasie na nieszczęście Jerozolima była bardzo proegipska, przed czym prorocy też ich ostrzegali. Mówi, nie opieraj się na Egipcie. Jeżeli na Egipcie się opierasz, to tak jak gdybyś na złamanej trzcinowej lasce się opierał. Jak przyjdzie silniejsza potrzeba, większa potrzeba oparcia się, to ta złamana trzcina ci się wbije w rękę. Egipt się zdradzi. Z Egiptem nie trzymaj żadnych kontaktów. Poddaj się Babilończykom. Dzisiaj, gdy my wiemy, jakie były rozwiązania, bardzo łatwo nam wiedzieć, że prorok miał rację. Ale wtedy większego zdrajcy nie było jak Jeremiasz w narodzie. Przeciwko niemu trzeba było walczyć. I wtedy, gdy Jerozolima, mając to nastawienie proegipskie, swoje małe różki chciała pokazać, to Nebukadnezar się otarł tylko o nich. Nie zburzył świątyni, nie zburzył miasta, tylko zabrał co cenniejsze skarby ze świątyni, zabrał kwiat Judejczyków, młodzież i uprowadził do Babilonu. I wtedy, gdy był pod Jerozolimą, dowiedział się o śmierci swojego ojca. I już dalej nie parł na Egipcjan. Dla niego ważniejsze było ratowanie dynastycznego miejsca na tronie. O tym jeszcze za chwileczkę sobie powiemy. Ostateczne zniszczenie Jerozolimy nastąpiło w 586 roku. Wtedy to Nebuzardan te słowa wypowiedział do Jeremiasza. Oblężenie trwało przez 2 lata Jerozolimy. I w 586 roku możemy sobie odnotować ten tekst z drugiej Księgi Królewskiej, 25 rozdział, pierwsze 10 tekstów. Zobaczymy dokładny opis tych wszystkich wydarzeń i uśmiercenia rodziny królewskiej. Najpierw jak król każe dokonać wyłom w murze Jerozolimy i próbuje uciekać, jak go chwytają później Babilończycy, chwytają jego rodzinę.
zabijają dzieci na oczach rodziców, zabijają jego żonę, a później jego oślepiają. To był ostatni widok, który Sedekiasz miał. A tyle razy rozmawiał z Jeremiaszem, a tyle razy nawet radził się Jeremiasza, co zrobić. Świadkami tych nieszczęść obok Daniela byli także prorocy Jeremiasz i Ezechiel. Daniel był wtedy, jak wczoraj mówiliśmy, młodym, 18-letnim chłopcem. A teraz mamy na potwierdzenie tych tekstów, które jako referencje się wyświetliły, teraz mamy treści tych tekstów. Hiskiasz, popatrzmy, gdy Bóg wysłuchał modlitwę Hiskiasza i dodał mu już wiedział, że będzie żył 15 lat. I prorok mu mówi o tym, ale twoi wnukowie, twoi potomkowie zostaną zabrani do niewoli. Popatrzmy na ostatnie cztery. Dobre jest słowo, mówi Hiskiasz do Izajasza. Dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś? Pomyślał bowiem, czemu nie? Wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. Ja dożyję. Nic się nie będzie działo. A więc widzimy, kim się okazał być Hiskiasz. Jeżeli mnie będzie dobrze, to w porządku. No, Panie, Twoja wola. Wtedy nasza pobożność wydostaje się na wierzch. A więc niewola babilońska. Jakie były przyczyny? Już częściowo mówiliśmy. Juda miał być zawojowany już wcześniej za czasów Hiskiasza przez Sanheryba, króla asyryjskiego. Ale i też właśnie ten Rabszake mówi do króla judzkiego, ty polegasz na Egipcie, że da ci rydwany i jeźdźców? A poza tym, czy wbrew woli Pana wyruszyłem przeciwko tej ziemi, aby ją zniszczyć? To Pan rzekł do mnie, wyrusz przeciwko tej ziemi i zniszcz ją. I teraz zwróćcie uwagę, tutaj czy wbrew woli Pana, albo to Pan rzekł do mnie, w oryginale jest, czy wbrew Jahwe wystąpiłem? To Jahwe powiedział do mnie, nie jakiś Pan. Wasz Bóg mi to powiedział, On mnie tu zaprosił. O tym mówiliśmy przedwczoraj i wczoraj, prawda? A więc popatrzcie, jak duża świadomość jest Boga i Jego woli w ościennych narodach, nawet okupantach. Naród izraelski teorię ma świetnie opanowaną, ale nie korzysta z tego Bożego błogosławieństwa. I teraz to, co usłyszał od Nebuzardana Jeremiasz. Istniała pewna nadzieja i pewna obietnica. Jeremiasz napisał później już do tych, co uprowadzeni byli wcześniej do niewoli, list. I powiedział, ja wiem, jakie ja mam myśli o was, mówi Bóg Wszechmogący. To są myśli o pokoju, aby zaradzić waszej biedzie, aby wam pomóc, aby was wyrwać z prawdziwego nieszczęścia. Dlatego te schody mogą być dla was trudne. Ta piwnica może być ciemna, ale jest na końcu tunelu światło. I tutaj te rady dla uprowadzonego ludu w tym liście Jeremiasza. To była bardzo trudna, ale skuteczna lekcja. Nauczyć się wierzyć Bogu. Jeżeli nie potrafimy w czasach pokoju i prosperity, to wtedy, gdy jest źle. Kwestia splugawienia świątyni. Babilończycy winni, że zniszczyli świątynię. A jaka ta świątynia była? Ezechiel został w wizji z Babilonu przeniesiony do świątyni i Bóg mu pokazał, co tam się dzieje. Jaka służba tam jest odprawowana? Kto służy i komu służy w tej świątyni? Kult słońca w świątyni. Bóg się z niej wyprowadził. Miasto i świątynia zostały bez Boga. Bóg stał się, jak czytaliśmy wczoraj, na mały czas świątynią z tymi i w tych,
którzy byli uprowadzeni do niewoli i potrafili się w tej niewoli znaleźć i widzieć w tym Bożą opatrzność i umieć Bogu za to dziękować. W drugiej księdze Kronik, w 36 rozdziale, mamy taki ciekawy zapis i to jest ostatni zapis co do historii Izraela i Judy w zasadzie przed niewolą babilońską. Sedekiasz miał 21 lat, gdy objął władzę królewską. Panował 11 lat w Jerozolimie. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, jego Boga, i nie ukorzył się przed prorokiem Jeremiaszem, przez którego przemawiał Pan. Zbuntował się również przeciwko królowi Nebukadnezarowi, któremu na Boga zaprzysiągł uległość. Więc zwróćmy uwagę, nawet pakt pokoju i uległości Sedekiasz podpisał z Nebukadnezarem. Złamał wszystko, bo z poganinem można złamać wszystko, prawda? Bo my jesteśmy wierzący. To pokutuje do dzisiaj. Usztywnił swój kark, zatwardził swoje serce tak, że nie nawrócił się do Pana Boga Izraela. Także wszyscy książęta judzcy i kapłani oraz lud coraz bardziej grzęźli w niewierności, naśladując wszelkie obrzydliwości narodów, bezczeszcząc świątynię pańską, którą on poświęcił w Jeruzalemie. A więc można gardzić praktykami innych narodów i stosować je w swoim życiu. A przecież Pan, Bóg ich ojców, nieustannie wysyłał do nich swoich posłańców, litując się nad swoim ludem i nad swoim mieszkaniem. Jaki był oddźwięk? Oni drwili z posłańców Bożych, pogardzali Jego słowami, wyszydzali proroków, aż gniew Pana na Jego własny lud wzmógł się tak, iż nie było już ratunku. Jakie to mocne słowo. Nie było już ratunku. Ale nawet w tej sytuacji, czy naprawdę nie było ratunku? Nie było ratunku w tej ziemi i w tych okolicznościach. Ratunek był gdzie indziej. I Bóg ten ratunek zsyła. Bóg zawsze tak działa. Znacie te powiedzenia? Krawiec zawinił, a kowala powiesili. Albo, i to jest z Księgi Ezechiela, starożytne, z VI wieku przed Chrystusem powiedzenie. Ojcowie jedli kwaśne grona, a zęby synów ścierpły. Królowie zawinili, panujący zawinili, kapłani zawinili, naród cały zawinił. A kto poszedł do niewoli jako pierwszy? Synowie. Dlaczego? Musieli rozstać się z Jerozolimą. Tam, gdzie widzimy tę świątynię muzułmańską Kopuła Skały, meczet Kopuła Skały, niektórzy mówią, to jest meczet Omara, to nie jest prawda. Tam Kopuła Skały stoi na placu świątynnym. Tam, oglądając z Góry Oliwnej, bo tutaj patrzymy z Góry Oliwnej, u stóp mamy cmentarz, najpierw żydowski, po drugiej stronie pod murami muzułmański. Tam była świątynia. Musieli spojrzeć po raz ostatni na tę świątynię i odejść ze swojego kraju. Żegnaj Jerozolimo. Witaj Babilonie. I znowu mamy kawałek mapy Bliskiego Wschodu. Te trzy punkty zaznaczone taką grubą czerwoną kropką to są miejsca, które nas interesują. Po lewej stronie może teraz zaświeci? Nie świeci. Po lewej stronie tutaj mamy Jerozolimę,
Tam mamy Babilon i u góry tutaj mamy wysokość dzisiejszego Aleppo, a wtedy Haran, Karkemisz w tych terenach, chociaż Karkemisz trochę dalej na południe się znajdował. Te trzy strzałki, które są, może ja je wrócę, ażeby zobrazować to, na czym zakończyliśmy przed przerwą. Nebukadnezar, właśnie spychając Egipcjan coraz bardziej na południe, dociera do Jerozolimy. Tam taki lekki opór spotyka, tym się za bardzo nie przejmuje. Jerozolima nie była potęgą, a więc zabiera niektóre skarby świątynne, zabiera młodzież, szczególnie książąt. I tam dowiaduje się, że ojciec jego w Babilonie zmarł. Wie, że droga okrężna, tak jak przyszedł tą doliną Eufratu i Tygrysu i później na południe, byłaby za długa. Nie wiadomo, co się stanie w Babilonie. Wobec tego przekazuje dowództwo swoje Nebuzardanowi, który później będzie już naczelnym dowódcą jego wojsk przez cały okres czasu, a on sam z niewielkim oddziałem najdzielniejszych żołnierzy przeprawia się przez pustynię arabską, co wtedy było nie do pomyślenia. Przez pustynię arabską do Babilonu. To jest odcinek około 900 kilometrów. Ale tutaj, gdzie jeńcy poprowadzeni będą i Nebuzardan wróci z wojskiem do Babilonu, jest ponad 1500 kilometrów. Nebukadnezar zdołał przebić się przez pustynię arabską, nazwaną tutaj syryjską na tej mapie, opanować sytuację, a później jeńcy zostali doprowadzeni. Trzeciego roku panowania Jojakima czytamy w pierwszym wierszu Księgi Daniela, rozdziału pierwszego, a przy okazji zadanie domowe odrobione. A ktoś może mi powiedzieć, jakie było zadanie domowe? Dwa pierwsze rozdziały Księgi Daniela na dzisiaj mieliśmy przeczytać. Pamiętajmy, czytajmy je z modlitwą. Czytajmy je nie jako coś, co już znamy. Czytajmy je jako coś, co chcemy poznać. Chcemy to na nowo przeczytać. Przeczytać dla siebie, a nie tylko dla powtórzenia czy zaakcentowania jakichś tam informacji już znanych. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nebukadnezar, król babiloński, do Jeruzalemu, obległ je, a Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, część naczyń domu Bożego, on zaś sprowadził je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. Przepraszam, co? Pogański król oblega święte miasto i Pan świętego miasta oddaje to miasto w ręce pogańskiego władcy? Gdy uwzględnimy jeszcze fakt, że w starożytności wierzono, że wszystkie wojny, które są prowadzone przez bogów, którzy prowadzą dane armie. Oznacza to, że naczelny bóg Babilończyków, a to był Marduk, jest silniejszy od Jahwe. W pojęciu Babilończyków oni pokonali ten naród, bo mają silniejszego Boga. Zresztą odbicie tego znajdziemy w drugim, trzecim, czwartym rozdziale Księgi Daniela bardzo wyraźnie. Takie było pojęcie Babilończyków. Tekst natchniony mówi zupełnie coś innego. A więc mamy zderzenie historii i pojęcia historycznego z natchnionym słowem. To Pan oddał. Dlaczego oddał? O tym mówiliśmy w poprzednich dwóch wykładach i dzisiaj też. Część naczyń z domu Bożego też zabrał. Sprowadził do ziemi Shinear. Ziemia Shinear. Mało kiedy Babilonia jest nazwana ziemią Shinear. Pierwszy raz nazwana jest ziemią Shinear w 10 rozdziale i w 10 wierszu Księgi Rodzaju.
Tam, gdzie jest mowa, że Nymrod zbudował Babilon i inne miasta w ziemi Shinear. I tutaj w Księdze Daniela znowu nawrócono do tego. A więc jak gdyby Bóg chciał powiedzieć, tam, gdzie podniesiony był pierwszy bunt, tam ta walka jeszcze nie ustała. Ta walka nadal się toczy. Minęło ponad 1600 lat. Babilon był wrogi wobec Boga, a Bóg był przyjazny wobec Babilonu. I szukał wszelkimi sposobami możliwości dotarcia do tych ludzi. Do tego stopnia, że pozwolił, aby naczynia ze świątyni... To jest niemożliwe. Pamiętamy, że no akurat Nebukadnezar nie zabrał skrzyni, bo skrzynia przymierza nigdy do Babilonu się nie dostała, bo została wcześniej ukryta w górach judzkich. I do dzisiaj niektórzy po prostu poszukiwacze skarbów jej szukają. Ale pamiętacie, że Bóg się zgodził nawet, aby w ręce, jak to wtedy nazywano, nieobrzezanych Filistynów dostała się nawet skrzynia przymierza? Za czasów Helego, kapłana. A pamiętamy, co później się zrobiło, co się stało, gdy Oza, jeden z Izraelitów, sprowadzających ją z wielką czcią z powrotem, dotknął jej. Komu wiele dano, od tego wiele się oczekuje. Nieraz nam się wydaje, że jesteśmy lepsi od wszystkich wokoło, bo więcej wiemy, mamy większą świadomość, a więc ta większa świadomość to na pewno większa bliskość z Bogiem. Tak być powinno, ale czy tak jest? Może być zupełnie odwrotnie. Może być zupełnie odwrotnie. Bóg mówi, że jego lud ginie z powodu nieumiejętności, jeżeli nie chce się uczyć. Ale Bóg nie chce wykształcić teoretyków, religioznawców. Bóg chce swoje dzieci ukształtować. I tutaj pozwala święcić mu triumfy. Babilon do końca swojego istnienia będzie poniżał Boga Izraela. Wykorzystując te sprzęty świątynne. I Bóg na to się godzi. Natomiast jeżeli ktoś, kto ma pełną świadomość, lekceważy Boga, sprawa jest zupełnie inna. Nie znaczy, że Bóg nie kocha tego człowieka. Bóg go pośle nawet do Babilonu, jak Judejczyków. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w pałacu królewskim. Miał ich też uczyć pisma i języka chaldejskiego. Moglibyśmy utknąć tutaj na pół dnia. W tych tekstach. Zwrócę uwagę tylko na niektórych. Król babiloński, wtedy Nebukadnezar, ma 21 lat. Daniel ma 18. Różnica wiekowa 3 lat. Rówieśnicy prawie. Jak mądry jest to król. Chcąc panować, chce na swoim dworze mieć ludzi najzdolniejszych, jakich można znaleźć. Nie tylko w Babilonii, w innych krajach. On będzie podbijał inne kraje nie z myślą o tym, aby gromadzić bogactwa tylko i podporządkowywać sobie ludzi i deptać po ich karkach, ale wyłuskiwać z tych narodów kwiat, śmietanę. Tych, w których warto zainwestować i którzy, jeżeli z nim będą na jego dworze, jego państwo będzie się rozwijać. Wiersz 4 mówi, jakie kwalifikacje musieli ci młodzi ludzie mieć.
mowa była też, dobrze by było niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu. Tak, Daniel był jednym z książąt izraelskich. Bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki, dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Cudowne jest to, gdy mądry król chce mieć mądre państwo i potężne państwo, zbiera ludzi, których, powtarzam, warto zainwestować i nauczyć ich wszystkiego i nauczyć ich solidnie. Dlatego muszą to być ludzie, nie ci, co się nie dostali na te studia, ani na tamte, ani na jeszcze inne, no to my ich przyjmiemy i my będziemy próbowali z nimi co robić. Nie. Bóg obdarowuje mądrością wszystkich ludzi. Jednych w jednym kierunku, innych w innym kierunku. Jeżeli cokolwiek chcesz w życiu osiągnąć, to jest uzależnione od tego zespołu, z którym będziesz musiał pracować. Nie od tego, że ktoś tam mówi, jak to ten księgowy przysłowiowy, panie dyrektorze, a ile potrzeba, gdy miał odpowiedź na pytanie, ile to jest 2 razy 2. Nie. To będą ludzie, którzy mają swoją godność, są zdolni. Nie ci, co będą po prostu manipulować, żeby tam pokazać swoją wielkość na papierze. Nie. Oni mają bystry rozum, oni zawdzięczają to Bogu, szczególnie gdy chodzi o Judejczyków. Oni wierzą, dlaczego takimi są, pojętni do nauki i dlatego sposobni, ażeby ich powołać na te stanowiska. Uczą się wielu rzeczy, między innymi języka chaldejskiego. Jest to najstarszy język, który znany był w Mezopotamii, język, którym wtedy posługiwali się tylko chaldejscy kapłani. Najbardziej wykształcona kasta w Babilonie. I ja nazwałem te wydarzenia, że to było wysłanie misjonarzy do Babilonu. Najlepszych, jacy byli w Judei. Najzdolniejszych posłać tam. I oni szli tym szlakiem tego półksiężyca. To jest wizja na Jerozolimę, ale z czasów drugiej świątyni. Tak, rekonstrukcja znajdująca się w Jerozolimie przedstawia nam kompleks świątynny. Wtedy oni opuszczali Jerozolimę, gdy tam stała o wiele wspanialsza świątynia Salomona. I przybyli do tego kraju, zupełnie innego, do innego miasta, do kompleksów świątynnych, do tego, co przygotował Nebukadnezar. Do dzisiaj możemy podziwiać w Pergamon Muzeum w Berlinie bramę Isztar i drogę procesyjną, która przez archeologów niemieckich tam została rozebrana i przewieziona do Berlina. Autentyczne. Te wszystkie cegły szlifowane i kolory zostały w oryginale zachowane w Muzeum Pergamonie. A więc z punktu widzenia i strategicznego, i gospodarczego, i naukowego, i religijnego, to było centrum. Jerozolima, dzisiaj byśmy powiedzieli, dopiętnie dostawała temu, co Babilończycy sobą reprezentowali, aczkolwiek Jerozolima służyła prawdziwemu Bogu, a oni służyli różnym bóstwom, nie wiedząc, że Bóg ich miłuje, mimo to, i stara się za wszelką cenę zbliżyć do nich i ich do siebie pociągnąć. Nebukadnezar jest bardzo mądrym królem. Ma swoją politykę kadrową też. Wyznacza
dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego. Wyobraźcie sobie, w starożytności, gdy brano jeńców, to nie było to łatwe życie tego, który został uprowadzony i podporządkowany nowej władzy. Nebukadnezar zupełnie inaczej się zachowuje. On dopuszcza tych wybranych jeńców do stołu królewskiego. Oni z nim będą zasiadać. Albo przynajmniej, jeżeli osobno będą siedzieć, to będą spożywać te same potrawy, co on. I teraz wyobraźcie sobie tych młodych 18-latków. Na pewno, gdy ich król zabierał, to jeszcze tam ktoś pokrzykiwał z ostatnimi wskazówkami. Pamiętajcie, to są poganie, żebyście tam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I oni przyjeżdżają z tym nastawieniem, jak strasznie im tu będzie. Im się oczy otwierają. Przeżyłeś kiedyś w życiu takie doświadczenie? Rodzice mówili, jak to będzie źle tu czy tam, a ty przyjeżdżasz i to nie jest aż takie straszne. Jest wręcz dobrobyt. Do szkół? Na 3 lata? Nie z perspektywą bezrobocia, ale zatrudnienia. Oni mają stypendium. Wszystko opłacone. O nic nie trzeba się troszczyć. Ani o jedzenie, ani o ubranie. Dosłownie wszystko masz podane. Jak król. I gdy skończysz, zdasz egzamin, pójdziesz na służbę do króla. A może w przyszłości będziesz awansować. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Ananiasz, Miszael, Azariasz, którym przełożony nad sługami dał inne imiona. Daniela nazwał Baltazarem, Ananiasza Szadrachem, Miszaela Meszachem, Azariasza Abednegiem. A więc Nebukadnezar realizuje swoje założenia. Atmosfera wspólnego stołu, intelektualiści świata otaczają go, najlepszych nauczycieli ma. Nebukadnezar zamierzał i często to stosował później, akurat nie w odniesieniu do Daniela i 3 młodzieńców. Ich zatrzymał później, jak wiemy, przy sobie, ale niektórych delegował później do swoich krajów. Oni mieli tam wrócić i opowiedzieć, jak naprawdę jest w Babilonie. I wracali i opowiadali. Zapewne spotykali się z niedowierzaniem, i gdy ktoś później tam przybył albo miał sposobność służbowego wyjazdu do Babilonu, zobaczył, no rzeczywiście tak jest. A więc Babilon nie jest taki straszny. Oni będą ambasadorami tego państwa. To nie Babilończycy będą przekonywać jakikolwiek naród o tym, kim są. To ci, których Babilon ukształtował, wychował, pójdą do ludzi. Czy to nie przypomina wam zasady działania Boga? Idź i powiedz, jak Pan się nad tobą zlitował i co dla ciebie uczynił, powiedział Chrystus do tego uwolnionego od demona człowieka. Prawda? Kto mógł lepiej powiedzieć i zaświadczyć, kim jest Jezus Chrystus? Czytaliśmy ten tekst, że naród wybrany, królewski, kapłański, to jest ten naród, który kiedyś nie należał w ogóle do tego narodu, ale Bóg go wybrał, Bóg mu przebaczył, oczyścił i przeniósł z ciemności do cudownej swojej światłości. I teraz mówi, my mamy o tym opowiedzieć ludziom. A więc w Babilonie będą realizowane niektóre zasady, które Bóg realizuje tym samym sposobem, tylko inne treści będą realizowane. Oni, gdy wrócą do swoich krajów, to znają kulturę, obyczajowość tamtych krajów, wiedzą, jak z ziomkami rozmawiać, jak ich przekonywać. To będą przyszli władcy Babilonu w swoich krajach.
to będą ci lenni królowie. Babilończycy niekoniecznie niszczyli państwa i miasta, chyba że stawiały opór. Oni dawali wolność tym królom. Zresztą od pierwszego najazdu, od czasów Jojakima, aż do Sedekiasza, Babilończycy robili wszystko, żeby podporządkować sobie judzkich królów i zabezpieczyć im spokój. A oni będą przysyłać daniny, oni będą spełniać polecenia Babilonu. Babilon nie zamierzał tam Babilończyków wysłać, aby panowali. Wiedzieli, że spotkaliby się z oporem. Nie będziecie sami panowali, a my będziemy wam w tym pomagać. Co więcej, ten punkt, który mamy teraz na tablicy. Nikt na tronie Babilonu nie mógł zasiadać poza Babilończykiem rdzennym. A więc nikt z nich nie będzie się targnął na zamach stanu, na króla, aby zorganizować zamach stanu, bo i tak nie przejmie tronu, bo nie jest Babilończykiem. Nowe imię otrzymują. Imię w starożytności oznaczało tożsamość. Pamiętacie, jak Bóg czasem zmieniał imiona ludziom? To było w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie. Pamiętajmy o tym, że Babilończycy z tego skrupulatnie korzystali. Później my w naszej historii mamy dwa przypadki, prawie że trzy, dwa i pół bym powiedział, kiedy poprzez zmianę tożsamości i imion w miarę upływu czasu, może nie to pokolenie, ale to następne, już będzie czuło się w tych nowych warunkach jak u siebie. Mieliśmy okres rusycyzacji w Polsce, prawda? Podczas zaborów. Mieliśmy proces germanizacji podczas II wojny światowej. A dzisiaj, gdybym chciał zdobyć obywatelstwo jednego z krajów, który bardzo lubię osobiście, to nazywałbym się Kosowskaz. I wszystko byłoby w porządku. Ale to nie jest takie jeszcze najgroźniejsze. Tamte imiona wszystkie były związane z bóstwami i z praktykami religijnymi. A więc mamy tutaj tych, tak sobie artysta wyobrażał, dorodnych, młodych ludzi, których Aszpenas uznaje i mówi, wiecie jak teraz się nazywacie? Do tej pory ty byłeś Daniel, ty Ananiasz, ty Miszal, ty Azariasz, ale teraz będzie inaczej. Danielu, po raz ostatni słyszałeś swoje imię w tym brzmieniu. Teraz, gdy będę wołał Baltazar, to będziesz reagował. Zgoda? Ananiaszu, zapomnij, Szadrach jesteś, a ty Miszaelu Meszachem i Azariasz będzie nazywał się Abednego. No cóż w tym złego? Skoro może trudno im było wymawiać tamte imiona, no to przystosujemy je brzmieniowo do tych nowych warunków. Ale pamiętajmy, że imię Daniel, o tym mówiliśmy, oznaczało Bóg jest moim sędzią. I to ten Bóg, Stwórca, Bóg Jahwe. Baltazar to jest jego nowe imię, ale już oznacza zupełnie co innego. Jesteś księciem bożka Bel, jednego z bóstw naczelnych w Babilonie. A ty jesteś oświecony przez słońce. Jesteś bardzo zdolny. Wiesz, komu to zawdzięczasz? A Meszach to sługa boga Zach. A to jest księżyc. Jedno z bóstw babilońskich. Azariasz oznacza Jahwe pomaga. A od tej pory będziesz wiedział, że Nebo albo Nabu to bóstwo ci pomaga. Nie przejmuj się. To tylko imię. Jak się nazywasz? No, Szadrach. A Szadrach? No, twój Bóg jest wielki. Wielkie bóstwo Sin.
Rozumiemy, o co chodziło? Przesączać i wpajać nową rzeczywistość. Zupełnie bezboleśnie. Zupełnie spokojnie. Sprawdzone pranie mózgów. Kłamstwo powtórzone ileś tam razy. Jest prawdą w pojęciu tego, kto je powtarza, za którą będzie gotowy oddać życie. Tak jest zbudowany nasz umysł. Bóg nas tak stworzył, abyśmy tym, czym żyjemy, tym emanowali. Dlatego zastanówmy się, czym żyjemy. Jeżeli nasącasz swój umysł pozytywnymi sprawami, to takim będziesz. Jeżeli złośliwością, zawiścią, to też tym będziesz. I masz prawo, to jest twoja decyzja. Toś sobie wybrał i takim będziesz. Zobaczymy w trakcie czytania Księgi Daniela, jak to funkcjonowało z tymi imionami. I tutaj mamy bardzo ciekawy rys tych trzech młodzieńców, szczególnie Daniela. Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. O, przecież to zaszczyt. Tym wzgardzić? Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, aby mógł się ustrzec z plamienia. A Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. A więc zechciał go posłuchać, bo do tego się to sprowadza. Bo posłuchajmy dalej, co jest napisane. Przełożony nad sługami dworskimi rzekł do Daniela: boję się, że król mój pan, który wam wyznaczył pokarm i napój, zauważy, że wasze twarze są chudsze niż młodzieńców. Narazicie moją głowę na niebezpieczeństwo u króla. Chciałbym, ale nie mogę. Wobec tego Daniel mówi: zróbmy próbę. Dziesięć dni dasz nam taką dietę, o którą prosimy. Jarzyny i wodę. Chcemy spróbować tej diety Danielowej? Zwróćcie uwagę, Daniel powiedział: po 10 dniach zauważysz różnicę. Wyobraź sobie, że przechodzisz na taką dietę. Czy po 10 dniach ludzie zauważą różnicę? Ty na pewno, a ludzie chyba też. Tylko czy będą chcieli podążyć kolejne 10 dni tą drogą, czy nie? Popatrzmy, jak to się skończyło. Daniel przede wszystkim postanowił nie kalać się tym i prosił. Nieraz my jako chrześcijanie, a szczególnie jeżeli prawo świeckie nawet nam coś pozwala, to my mówimy: ja mam prawo, ja żądam. To jest niezgodne z konstytucją, co robicie wobec mnie, ani z zarządzeniami ministerialnymi. Chrześcijanie się tym nie bronią. Chrześcijanie, jak to jest w ramach postępowania zgodnego z wolą Bożą, akceptują to, ale nawet jeżeli mają do czegoś prawo, to i tak wiedzą, że jesteśmy na obczyźnie. Możemy tylko prosić. Tylko możemy prosić i Bogu dziękować i powiedzieć Bogu: przecież, Panie, my to robimy z uwagi na Ciebie. Jeżeli to jest zgodne z Twoją wolą, Ty to pobłogosław. Dlaczego Daniel nie chciał spożywać tych pokarmów? Chciał być wegetarianinem? Żaden Żyd nie mógł być wegetarianinem. Ani jeden. Bo jeżeli wcale nie chciał spożywać pokarmów, to baranka wielkanocnego zawsze. A były okazje, kiedy z części ofiar świątynnych lewici i kapłani zapraszali też innych, aby też spożywali.
I to było też niewłaściwe, gdyby odmówił, bo to wiązało się już służbą tą pośredniczą, która w świątyni była. Ale były też pokarmy ofiarowane bóstwom. Paweł apostoł później na ten temat się ustosunkowuje w liście do Rzymian, w liście do Koryntian. Był podział na czyste i nieczyste. To chyba nie było wielkiego kłopotu wśród Chaldejczyków. Ale młodzieńcy pamiętali. Pamiętali też o koszernym uboju zwierząt. To, że mięso jest ze zwierząt czystych, to jest jedna rzecz, ale jak ubój został przeprowadzony, bo nieraz w tej tkance zostaje tyle krwi, a niektórzy mówią, właśnie ja chcę to czerwone. Bóg już przez Mojżesza mówił o tym, aby nie mieszać z sobą pewnych potraw i pewnych pokarmów ze względów zdrowotnościowych. A więc powodów było dużo, które kierowały Danielem. Ale była i ta. Wpływ diety wegetariańskiej na funkcję umysłu, mózgowia. Niektórzy myślą, że Daniel nie chciał jeść, bo chciał być wegetarianinem. Popatrzcie, ile powodów miał Daniel. A Daniel znał prawo, o czym mówiliśmy na poprzednich spotkaniach. Znał dokładnie Torę, znał wszystkie zalecenia. I co więcej, Daniel wiedział, że posiłki, które Bóg pobłogosławił, będą mu służyły. Jakie były efekty? Okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Jeżeli zmieniasz dietę, bo nieraz jest moda na zmianę diety, to pamiętaj, że Bóg nikomu niczego nie zabiera. Bóg daje. I to, co daje, jest lepsze od tego, co może masz. Wybieraj. Ale jeżeli na siłę, bo taka jest moda i ten tego nie je, i ten tego, to ja tego nie będę jadł, to uważaj na jakie efekty możesz liczyć. Niektórzy przeprowadzają tak zwaną reformę zdrowia, która się kończy deformą zdrowia. A to jest tylko jedna litera na początku. Reforma i deforma. Obserwuj Boże błogosławieństwo. Daniel wiedział, że Bóg żyje, że Bóg będzie działał, że Bóg życzy mu tego, co najlepsze. I on chce również tego, co najlepsze. Bogu nie trzeba nawet 10 dni, ale to jest pewien proces, gdzie organizm musi się zaadoptować. I zaadoptował się. Nadzorca odstawiał ich pokarm i wino, które mieli pić i podawał im jarzyny. Jarzyny, to słowo, bo jarzyny i woda. To jest hebrajskie słowo zeroa. W tym pojęciu są warzywa wszystkie, strączkowe wszystkie, zboża, ziarno, jagody i daktyle. To są te jarzyny. To nie jest tylko pietruszka z cebulą i jeszcze z selerem. Nie. Tu mamy pełnoskładowe pożywienie. Jeżeli właściwie dobrane, nie dziwmy się, że za 10 dni naprawdę można lepiej wyglądać, niż to było poprzednio. A więc są potrawy dla nas chrześcijan i dla Judejczyków i w każdych okolicznościach, i na wolności, i w niewoli, którym musimy powiedzieć nie. Jeżeli chcemy, aby nasze życie było nieco inne niż do tej pory. I te efekty błogosławieństwa Bożego, gdy spotkają się z efektami wierności człowieka,
tworzą jeden piękny pakiet, którym ogarnięci możemy iść daleko. Bóg dał tym czterem młodzieńcom nie tylko to, że lepiej wyglądali, rozumienie wszelkiego pisma i mądrości, znajomość, widzenia i sny. To jest specjalizacja Daniela. Nie to, że miał widzenia i sny, tylko potrafił się rozeznawać w nich. Babilończycy mieli swoje senniki. Do dzisiaj możecie gdzieś w internecie kupić sennik babiloński, egipski czy jakiś inny. Ale to nie było absolutnie to, bo zaraz drugi rozdział nam powie, o co chodziło. I okazało się, że gdy zdawali końcowy egzamin, to nie było takich mądrych, zdolnych, biegłych wiedzy, jak ci trzej młodzieńcy. Nie wiemy, ilu się kształciło w tej szkole babilońskiej na tym roku, ale wiemy, że gdy król z nimi rozmawiał, to musiało być trochę stresujące, nie? Bo profesorowie wykładali, ale przy egzaminie będzie król. Król, który będzie egzaminował nie tylko studentów, profesorów, jak nauczyli, czego nauczyli. Bardzo ważne, aby król miał rozeznanie i w tym, co się dzieje w jego królestwie, z ramienia tych wielkich, którzy są w jego królestwie, i tych, którzy są malutcy i mają urastać. Rozmawiał z nimi, nie znalazł się wśród nich wszystkich, taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. I tak poszli na służbę do króla. Przepraszam, jak Szadrach, Meszach i Abednego, prawda? I Baltazar jeszcze do nich. Coś tu jest nie tak. Przecież już mieli imiona zmienione, gdy do szkoły poszli. A dyplomy otrzymują jako Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz. I ta opinia o nich idzie. Nic groźnego jest w tym, że ktoś cię jakoś będzie nazywał. Ważne jest, czy ty się poddasz procesowi przeobrażenia w związku z tą nową sytuacją. Nieraz się boimy różnego rodzaju, jako ludzie wierzący, czytamy tam różne ostrzeżenia, a to przed znamieniem bestii, a to te, i tam zgadujemy, a może to jakiś chip, a może to jeszcze karta kredytowa, a może to jeszcze coś innego. Kochani, chodzi o wnętrze, które się uzewnętrznia w taki, a nie inny sposób. A nie to, że ktoś ci coś pod skórę zaszyje. Nie o to tutaj chodzi. Nie o to chodzi, że będą cię wywołać Baltazar. Chodzi o to, ażebyś został Danielem i wiedział, że Bóg jest twoim sędzią. I podobnie z innymi młodzieńcami. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą król ich pytał, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. Dziesięciokrotnie, wyrażenie idiomatyczne oczywiście, bo nikt tego nie mierzył skalą, ale powiedzielibyśmy, bili na głowę wszystkich. Byli prymusami, mieli dyplomy z czerwonym paskiem czy świadectwa. A Daniel pozostał tam aż do pierwszego roku Cyrusa. Już na samym początku zaznaczono, jak długo tam Daniel przebywał. Bóg jest niesamowity. Przez Ezechiela powiedział, tak mówi Wszechmocny Pan, chociaż zapędziłem ich daleko między narody, i rozproszyłem ich po krajach. Jednak byłem dla nich na krótki czas świątynią w krajach, do których przybyli. To była pierwsza misja, którą ci czterej młodzieńcy wykonali w Babilonie. Pokazali, że są naprawdę najlepsi.
bo mają kontakt ze swoim Bogiem. Jakie będą dalsze ich działania i dalsze efekty? O tym będziemy rozważać nieco później, już dzisiaj o godzinie 17. Ale teraz chciałbym, abyśmy na kilka myśli jeszcze zwrócili uwagę. Jakie wcześniejsze doświadczenia, jeszcze zanim przyszli tutaj do Babilonu, przygotowały Daniela do sprostania trudnościom i wyzwaniom na obczyźnie? Gdybyśmy chcieli poszperać w materiale, to doradziłbym wam rozdziały końcowe, te, no nie zupełnie końcowe, ale 30 z Jeremiasza, 30 z proroctwa Jeremiasza. Tam się dowiemy, jak niszczone były pisma proroka, jak zapraszano pisarza, Barucha, ażeby przyniósł zwoje i książęta się nimi zachwycili i powiedzieli, król musi je przeczytać. Oni w to uwierzyli. Ale król, gdy to dostał, co prawda to nie był Jojakim, to był już Sedekiasz. Król, gdy je dostał, to co przeczytano, to brał, ciął nożem i wrzucał w ogień. Ale ci młodzi ludzie byli wrażliwi. I Bóg niejednokrotnie wybierał i wybiera i będzie wybierał młodych, niezdeprowowanych, nieskrzywionych ludzi, którzy będą reprezentantami Jego wszędzie. Którzy od zera będą rozpoczynać. Być może wykształceni będą tam w Babilonie. Ale nie staną się nigdy Babilończykami. Oni wszystko uczynią, aby kogo się tylko da uwiadomić, jak cudownym jest Bóg Izraela. Aby nie zdobywać jakichś wielkich zaszczytów i majątków tam, że są mądrzy, bo ta ich mądrość będzie na posłudze ludziom, którzy tej posługi potrzebują nawet tam w Babilonie, a nie do zbijania majątków. To jest to, czego Daniel nauczył się, chociaż wokoło było źle, chociaż wokoło była nieprawość i zdrada. Czy to dobrze, czy źle, że czasem konsekwencje błędów innych ludzi spadają na nas? Bo tak jest, prawda? To jest z życia wzięte. To nie jest coś nieprawdopodobnego. Człowiek często ponosi konsekwencje wyborów dokonanych w swoim życiu. Dobrze to czy źle? Najpierw tutaj mamy te swoje postępowania, swoje życie. Ale chciałem zwrócić uwagę na te, o których mówiliśmy na początku. Ktoś inny zbroił, a ja ponoszę konsekwencje. Czy wtedy to jest dobrze czy źle? Tak samo jak w tym przypadku. Tak samo jak w tym przypadku. A to jest to pytanie, czy chrześcijanin powinien być gotowy na cierpienia za grzechy, za przestępstwa i błędy innych. A dlaczego każdy swoje brzemię poniesie? To też jest tekst biblijny, nie? Tylko że wyrwany z kontekstu. Drodzy, te hasła, które nieraz podnosimy i bronimy się nimi, włóżmy w ich własny kontekst biblijny. Zobaczymy, że one oznaczają zupełnie co innego, niż nam się wydawało. Tak, bo gdyby za te konsekwencje do niewoli poszedł tylko król, to Babilon by żadnej korzyści z tego nie wyniósł. Ani imię Boga nie byłoby wcale uwielbione. Król babiloński by się utwierdził w tym, że jego bogowie są potężniejsi. Że to była pomyłka, że ich praojciec Nemrod, wnuk Noego, kiedyś myślał, że to Bóg niebios. Ci bogowie, których po drodze sobie wytworzyli, ci dali nam wszystko.
ale dlatego, że poszli ci niewinni, ale szczerzy, oddani, wierzący w Boga, Babilon mógł odnieść korzyści i odniósł w wielu przypadkach. I to dlatego, z tego powodu, ci czterej młodzieńcy, bo jak zauważyliśmy, to nie byli wszyscy młodzieńcy, którzy zostali zabrani do niewoli. Wśród nich byli ci. I mowa jest tylko o tych czterech. A co było z pozostałymi? Nawet nie znamy ich imion i może dobrze. Starajmy się żyć tak i kroczyć za Bogiem tak, aby w księgach niebieskich nasze imiona mogły pozostać. Aby nasze życie mogło być natchnieniem dla innych ludzi. I pamiętajmy, wszyscy nawet w czasach Jeremiasza uważali, że ci, którzy poszli do niewoli najpierw, to byli najwięksi grzesznicy. I dzisiaj też tak się mówi. Jak coś komuś się stało, to z powodu krzywdy, którą mnie wyrządził, albo wyrządził komuś tam innemu. Wierutne kłamstwo. No ale co zrobić, jak ktoś chce tak wierzyć? Czy jak twoim zdaniem Bóg przygotowuje ciebie do stawienia czoła trudom i wyzwaniom, na jakie możesz jeszcze natrafić w swoim życiu? Bo my nieraz tak związani jesteśmy z przeszłością, że zapominamy, że stąd wyjdziemy i przed nami rzeczywiste życie będzie. Jak wtedy się zachowamy? Pamiętaj, nie przejmuj się tym, co inni o tobie mówią. Bóg tego nie słucha. Bóg słucha tego, co ty mówisz o innych. Tyle na dzisiaj, przed południem, bo jeszcze o godzinie 17 po południu chcemy się spotkać, aby zastanowić się nad lukami w mądrości Babilonu, potężnego, mądrego, wykształconego państwa niemal cały, a szczególnie tych klas rządzących. I stosunku do Boga, do tej mądrości i do tych luk. Ku zaskoczeniu się wydaje, Bóg wypełnia luki w mądrości Babilonu. Niesamowite. Niech Bóg nas błogosławi. Do zobaczenia.